Szanowni, w tym filmie chciałem streścić nasze rozważania na temat energii wewnętrznej. Ale zanim to zrobię, to się zminimalizuję. No i do tej pory rozpatrywaliśmy proste układy mechaniczne i różnego rodzaju energie, jakie mogą posiadać. No i byłaby to energia kinetyczna, masy, która się porusza z jakąś szybkością. Mogłaby to być energia sprężystości, sprężyny, która jest ściśnięta lub rozciągnięta. Może to być energia potencjalna względem jakiegoś poziomu tych mas. Zawieszone na sznurku masa, wahadło, wahając się, jest przykładem tego, jak energia kinetyczna i potencjalna przechodzą w siebie cały czas, okresowo. No bo zauważyliśmy, że można napisać wyrażenie na całkowitą energię, która w tym wypadku składa się z energii kinetycznej, potencjalnej w polu grawitacyjnym i energii sprężystości, i ta energia się zachowuje. Nie ginie, nie pojawia się z niczego. No i teraz to, co byśmy chcieli zrobić, to... A no właśnie, tu jest istotna uwaga. Ta energia nie ginie, nie pojawia się w niczego, tylko wtedy, jeśli układ jest izolowany, to znaczy jeśli nie oddziałuje z otoczeniem w żaden sposób. Jeżeli układ nie jest izolowany, to energia mechaniczna może się zmienić, no i zmienia się o pracę sił zewnętrznych. No, gdybym ja tutaj wsadził rękę i trącił tę sprężynę, to dostarczyłbym tej sprężynie energii. Praca mojej ręki, mojego palca spowodowałaby, że energia tej sprężyny by się zwiększyła, albo gdybym potrącił to wahadło, albo gdybym popchnął tą masę M, albo gdybym przeniósł ją z jednego poziomu w polu grawitacyjnym, z jednej wysokości na drugą. No ale póki układ jest izolowany, to znaczy póki nie oddziałuje z otoczeniem, otoczenie nie może tam ingerować, to jego energia całkowita jest zachowana. No i teraz chcielibyśmy przenieść tą koncepcję na nie na pojedyncze, znaczy na układy składające się tam z kilku elementów, z kilku ciał, tylko wrócić z powrotem do opisu świata za pomocą atomowej i cząsteczkowej teorii budowy materii, za pomocą atomów i cząsteczek. I w takiej sytuacji ważne jest, żeby zrozumieć, co jest analogiem tej całkowitej energii mechanicznej w przypadku na przykład gazu albo ciała stałego, albo cieczy. No akurat z gazem jest najprościej. Znowu szukamy wielkości, która jest zachowana. No, jeżeli mamy gaz zamknięty w zbiorniku, zbiornik jest izolowany także termicznie od otoczenia, także nie może wymieniać ciepła z otoczeniem, bo ciepło, od razu powiem, to jest przepływ energii wewnętrznej z jednego ciała o wyższej temperaturze do drugiego o temperaturze niższej. No więc w takim razie energia wewnętrzna takiego gazu, jeżeli to będzie gaz doskonały, to znaczy rozrzedzony, taki, którym oddziaływaniami pomiędzy cząsteczkami tego gazu można w zasadzie zaniedbać, no to energia wewnętrzna to będzie po prostu energia kinetyczna tych ruchu, tych atomów czy cząsteczek. Przy czym do energii kinetycznej, jeżeli mamy sytuację taką, że cząsteczka jest wieloatomowa, to może się także obracać. Może się także obracać wokół własnych osi. No i ruch, energia precyzyjnie opisanego ruchu obrotowego takiej cząsteczki także jest, daje wkład do energii kinetycznej. Także nie tylko przemieszczanie się, przesuwanie się, zmiana położenia tej cząsteczki, ale także jej obroty. Energia tych obrotów daje wkład do energii wewnętrznej, no i to jest wszystko w przypadku gazu doskonałego, tak? No i w przypadku gazu doskonałego, jeżeli układ jest izolowany, to ta energia wewnętrzna nie może się zmienić. No, w przypadku bardziej skomplikowanych układów, do energii wewnętrznej daje wkład także energia potencjalna oddziaływania. I to można
najlepiej zobaczyć. I znowu jest zresztą tak, że jeżeli układ jest izolowany od otoczenia, to ta energia całkowita, energia wewnętrzna nie może się zmienić. No i ta energia oddziaływania odgrywa swoją rolę. Jeżeli przyjrzymy się takiemu diagramowi, jak zmienia się temperatura, co się dzieje z H2O, tak, które zaczynamy podgrzewać w fazie stałej, kiedy tworzy lód, i podgrzewamy aż do fazy gazowej, kiedy tworzy parę wodną. No, ponieważ ciepło to jest przepływ energii wewnętrznej, no to w ten sposób dostarczamy tym cząsteczkom H2O energii wewnętrznej, tak? No i to przechodzi z fazy stałej do ciekłej, a z ciekłej do gazowej. Stąd cały czas przy dostarczaniu z zewnątrz ciepła, czyli dostarczaniu, zwiększaniu energii wewnętrznej. No stąd wniosek, że energia wewnętrzna fazy stałej lodu jest najmniejsza, potem większa jest nieco energia wewnętrzna wody i na końcu największa jest energia wewnętrzna fazy gazowej. No, mówimy tu o stałej masie na przykład tych cząsteczek H2O. No i to o tyle ma sens, że jeżeli sobie przypomnicie to, co tutaj napisałem, to energia potencjalna daje także wkład do energii wewnętrznej, a pamiętacie z naszych rozważań o energii wiązania, o energii wiązań chemicznych. Energia wiązania jest mniejsza od zera, ujemna. Im silniej związane są cząsteczki, tym bardziej ujemną mają energię wewnętrzną. No, w związku z tym faza stała, w której cząsteczki H2O są związane najsilniej, ma najmniejszą energię wewnętrzną, nieco większą energię wewnętrzną będzie miała taka sama masa cząsteczek H2O w fazie ciekłej, a w fazie gazowej, kiedy już można w zasadzie o energii oddziaływań zapomnieć, ta energia wewnętrzna będzie największa.